zostawiać mnie. Cześć, dzisiaj jedziemy nauczyć się rzucać do kosza. Odkąd pamiętam, zawsze grałem w kosza, ale rzucać nauczyłem się dopiero chyba w wieku 16 albo 17 lat i pokazał mi to mój brat. Wcześniej rzucałem, nawet wpadało, ale technika rzutu, ułożenie rąk, wow, tragedia. Nie miałem nigdy profesjonalnego trenera, nikt mi nigdy nie pokazał, nie powiedział, jak mam ułożyć rękę, co mam zrobić, żeby ta piłka wpadała do środka przez tą siatkę, żeby było swish. Ale miałem brata i brat mnie tego wszystkiego nauczył i za to jestem mu ogromnie wdzięczny. Ale co mają powiedzieć osoby, które nie mają nawet takiego brata, nawet znajomego, nie mają nikogo, kto mógłby im pokazać, jak prawidłowo i skutecznie oddawać rzuty do kosza. Nawet pomimo tego, że te rzuty wpadały, pamiętam, miałem za młodo kilka chwil chwały, kiedy trafiałem w ważnych meczach, nawet kilka trójek z rzędu na streetballach, czy nawet w jakiejś lidze amatorskiej. No to były fajne czasy, ale mimo wszystko gdzieś tam podświadomie miałem coś takiego w głowie, że kurczę, ten rzut nie jest idealny. W sensie niektórzy mi zwrócili uwagę, kurde, Łukasz, przecież ty rzucasz oburącz, ty powinieneś prawą rękę zamykać nad garstek, a lewą tylko podtrzymujesz piłę, a nie, że lewą też zamykasz. No ale widzicie, no, tak się nauczyłem, w taki sposób rzucam i powiem wam, że ciężko jest jakby zmienić swoje podejście do ułożenia rzutu. Po pierwsze, gdy nie jest się zawodowcem, a po drugie, gdy już ma się swoje lata na karku. Mimo wszystko powiem wam, że każda taka forma nauki rzemiosła koszykarskiego jest dla mnie cenna. No i miałem właśnie taką okazję w lipcu ubiegłego roku. Odezwali się do mnie dwaj goście, którzy trenują koszykówkę i zaprosili mnie na obóz koszykarski, na Finbat.net. Miałem tam przyjechać na jeden dzień, przygotować materiał, pokazać co w ogóle, co tam się w ogóle dzieje, o co chodzi z tym obozem. No i wiecie, nie będę tutaj ściemniał i koloryzował. Nie powiedziałbym, żeby ten obóz odmienił moje życie i nagle stwierdziłem, że już wiem jak rzucać, ale jednak taka krótka, 15-minutowa lekcja od chłopaków pokazała mi kilka błędów w moim rzucie, pokazali mi kilka trików, treningów, w jaki sposób mogę swój rzut poprawić i przez jakiś dłuższy czas miałem taką głęboką rozkminę. Kurczę, czy próbować uczyć się rzucać w ten nowy sposób z nadzieją, że będzie skuteczniejszy, czy zostać przy tym swoim, sprawdzonym, może nie idealnym, ale pewnym, w sensie pewnym, że ja się czuję pewnie oddając ten rzut. To są może takie banały, ale jeśli nigdy nie miało się profesjonalnego trenera, to jakby to ująć, nie traktowało się koszykówki w taki książkowy, matematyczny sposób. Wiedziałem, że muszę ułożyć odpowiednio rękę, domknąć nadgarstek, ręka musi mieć kąt 90 stopni, musi być zamknięta do wewnątrz. Ale na przykład nie wiedziałem, że działa to w ten sposób, że mogę używać tylko niektórych palców, a niektórych nie. Że na przykład jeśli stanę na wprost kosza i zasłonię sobie piłką swoją twarz i wtedy zacznę oddawać te rzuty do kosza, to jest to pewna forma pamięci mięśniowej, to jest później bardzo ważne. No ale wiadomo, też takie rzeczy jak footwork, jak ustawiać nogi przy robieniu step backu, jak grać, żeby minąć skutecznie obrońcę, jednocześnie nie robiąc kroków przy pierwszym ruchu jeszcze bez kozła. To są takie nowinki, które jakby człowiek zaczyna w pełni ogarniać i doceniać, nie tylko oglądając filmiki na YouTubie, ale kiedy prawdziwy trener po prostu pokazuje co, gdzie, jak. I nagrywam to nie tylko po to, żeby się pochwalić wam, że miałem lekcję rzucania do kosza i że było to dla mnie ważne i to jest kanał o koszykówce i w sumie mogę się z wami tym podzielić, ale też po to, żeby was zaprosić na taki obóz, bo jest w tym roku i też możecie na niego pojechać. Jeśli traktujecie koszykówkę troszkę bardziej niż zabawę i chcecie, nawet nie wiem, macie marzenia zawodowe, ale nie wiecie na przykład od czego zacząć, jak się szkolić, gdzie uderzyć, no to może warto zainteresować się tematem, podjechać tam, wykupić taki obóz i sprawdzić, czy ma się taki potencjał, czy ma się talent do uprawiania koszykówki zawodowo. Wiele osób podbija do mnie i się tak pyta, ej Kipi, bo ja bym chciał zacząć grać w kosza, ale w sumie nic nie umiem i tak mi wstyd wyjść na boisko, bo nawet nie potrafię oddać rzutu do kosza poprawnie.
A ja powiem ci, że kurczę, no nie przejmuj się tym, tylko pójdź na kosza, widzisz, boiska są puste, więc uczyń to, nim koszykówka zawładnie całą Polską. Już ja się o to postaram z całą ekipą zapaleńców koszykarskich w tym kraju. A jak już jakby złapiesz bakcyla, ogarniesz jakieś podstawy, nawet i samemu, to później możesz zacząć się szkolić w jakąś taką konkretniejszą naukę, a nuż, nie wiem, a może jesteś dzieciakiem, który ma potencjał na to, żeby grać zawodowo w koszykówkę, nawet o tym nie wiesz, bo mieszkasz w małej miejscowości i nie masz z kim grać w kosza i nie wiem, rodzice nie wiedzą, że z koszykówki też można coś zrobić w tym kraju i wyżyć. A tak sobie gadam, pobudzam wasze mózgowe synapsy marzeń i nadziei. Obóz Nothing But Net odbywa się w pierwszym tygodniu lipca. Wam się teraz wyświetlają wszelkie najważniejsze informacje, co i jak. I jeśli chcesz pojechać na obóz koszykarski, pograć sobie w kosza, no to jednak tego bym ci nie polecał. Szczerze mówiąc, nie będę tutaj owijał w bawełnę, ale jeśli chcesz nauczyć się czegoś nowego o sobie, o swoich możliwościach koszykarskich i planujesz, albo nawet masz szansę grać zawodowo w kosza, to taki tydzień indywidualnego treningu na pewno dobrze ci zrobi. Wiecie, o co chodzi, teraz ta koszykówka jest coraz szybsza, gra jest o wiele bardziej ofensywna, a mniej defensywna. Wszyscy muszą rzucać za 3 punkty, nawet wysocy, to już nie jest tak, że center pod koszem to ma być kupa mięsa do zbiórek. Nie, center musi wyjść na trójkę i przypalić trójkę, bo uwaga, uwaga, to jest stara prawda, stara jak świat, ale dopiero od kilku lat weszła w życie w koszykówce. 3 to więcej niż 2, więc nauka rzutu jest naprawdę bardzo ważna. Taka dewiza właśnie, 3 to więcej niż 2, to jest główna dewiza chłopaków z Nothing But Net. I oni właśnie chcą to zrobić z polskimi koszykarzami, czyli nauczyć ich poprawnie rzucać. Tacy goście jak Ray Allen czy Kobe Bryant, to oni wstawali o 5 rano i oddawali kilkaset rzutów dziennie, żeby nie zapomnieć, jak się rzuca. Ta pamięć mięśniowa jednak jest strasznie istotna w koszykówce. Więc jeśli wy chcecie się nauczyć rzucać, to wy też musicie non-stop chodzić na kosza i cały czas ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć do znużenia. Oddawać 200 rzutów za 3 dziennie. 200, 300, 500, 600, aż do momentu, w którym odpadnie wam ręka. A i w ogóle zapomniałem wam powiedzieć, ci goście mają mega bajer, mają tą całą maszynę GAN 8000, która po prostu stoi pod koszem, zbiera wszystko do swojej siatki i podaje ci piłkę prosto w ręce, więc nie musisz mieć kolegi, który będzie biegał po zbiórę i ci podawał za każdym razem, bo po każdej próbie rzutu od razu będziesz otrzymywać idealny chest pass na wysokość klatki piersiowej, idealnie, żeby właśnie przyłożyć się, złożyć się do rzutu. To jest akurat fajna sprawa i na tym obozie też macie możliwość na czymś takim trenować. A tak w ogóle to miłej niedzieli, trzymajcie się cieplutko, idźcie na kosza, jeśli jest pięknie, a powinno być, nagrywam to w piątek, ale chyba tak pogoda się utrzyma jeszcze 2 dni, co? Ja jestem Keep The Beat, to jest kanał o koszykówce, wszystkie informacje o Nothing But Net znajdziecie w opisie pod tym materiałem, a teraz żegnajciu, idę sobie rzucać, nastawię kamerę tu z boku, żebyście zobaczyli, jak bardzo palę siatę swoim ułomnym rzutem, hej! Film powstał dzięki wsparciu patronów. Jeśli chcesz do nich dołączyć, kliknij w logo Patronite. Specjalne pozdrowienia dla Radosława, Cezarego, Mateusza, Adama, Krystiana i Bartosza. Hej! Tak w ogóle taka dygresja. Troszkę smutno. Stary koń przyjechał w kwietniowe popołudnie. Piękna pogoda, słoneczko. Jestem centralnie sam na boisku do kosza. Obok jest orlik. Chyba z 10 dzieciaków biega za piłką do nogi. Może to się w końcu zmieni. Mam nadzieję.